Hej, cześć, siemano ludziska, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Kucyk, a to jest piąty odcinek Abduction. Ej, cóż, mam pewien problem, nie mogę znaleźć kodu, tego sześciocyfrowego kodu do tej windy, tylko że na górze. No i mamy problem. Nie wiem skąd wziąć ten kod, przeszukałem jeszcze raz ten domek Farleyów. W zasadzie w tej książce burmistrz pisze, że właśnie podpowiedź do tego kodu wskaże nasz pierwszy burmistrz. Ale nic mi to trochę nie daje, bo Luther Roscoe. Nie mam pojęcia, o co chodzi. To jest 500... 530... Aha, to jest 3B. A. Bez sensu. Ta podpowiedź. Wpisywałem już ten kod i nie działa. Tu mamy jakieś 4-8 Iowa. Tablica. W garażu były jeszcze jakieś tablice rejestracyjne na ścianie, z tego co pamiętam. Mamy tu kompas, ale on w zasadzie chyba tutaj do niczego nam nie posłuży. I tu mamy drugi kompas. O! Kurwa. Ja wcześniej tego chyba nie widziałem. Tam jest napis. No ja pierdolę. No co jest? Przed chwilą przekręcałem. No. Szlak mnie zaraz trafi. No co jest? Kiedy naciskam, to się pierdzieli. No patrzcie. Jak ja to zrobiłem przed chwilą, że mogłem to. No jest. A tutaj czemu nie działa? Okej. Okay. Jest chyba napisany Nowy Jork. Aha, Nowy Jork. Dobra, polecimy do tej stacji benzynowej. Że była tam tablica z Iowa. Minnesota. A to chyba to. New York. Mamy 16:39, a tu mamy 4H. Dobrze mówię? To jest 4? Tak, to jest 4H. No ale co nam po H? I mamy też w sumie 31. Ciężka sprawa, szczerze mówiąc. Tu mamy drogowskaz 1971. Budkę 4H. H4. O co tu chodzi? Kuźwa. 4H. Muszę sprawdzić, czy mam jakieś zdjęcia. Nie to. Nie to. Czemu nie mogę tego drugiego? No patrzcie, no. Coś się zjebało chyba. Okej. Okay. A tu mamy BH. Tutaj mamy 3BH. Ja pierdolę. W notatce było powiedziane, że pierwszy burmistrz wskaże odpowiedź do kodu.
BH, a tam 4H. Tu jest 4H, tam było BH. Nie, nie, nie wiem, czy to o to chodzi, bo to by było dziwne. B jest na dwójce. H jest na czwórce. Czyli co, 42? Czyżby? Albo 24? I numer rejestracji? Nie wiem, trochę mnie to wkurwia, szczerze mówiąc, jest... Trochę za trudne są tu niektóre rzeczy. O ile, żeby zdobyć kod do no tamtych drzwi, które znajdował się na... To był po prostu numer domu, tego białego domku. Było to dosyć proste. O tyle, no z tą windą mam trochę problemów. A więc 4, raz, 2, 3, 4, 4, 2, kurwa, ile było? 16,93. A 3, 4, 5, 6. 5, 6, 7, 8, 9. I 3. No nie działa. Dobra, w takim razie spróbujmy 2, 4 zamiast 4, 2. O Jezu, chyba zjebałem. To było 16. Dobra. Zróbmy specjalnie źle. Okej. Okay. I tak 2. 4. 6 na 1. 6. 93 chyba, nie? Źle. 24, 16, 93. Teraz tak wpadłem na to, że może. Bo ja wpisywałem. O, nie to zdjęcie. Gdzie są tablice? Wpisywałem albo 4, 2, albo 2, 4. I 16, 93. Ale z drugiej strony, w sumie. Bo tam było BH. B to była dwójka, dlatego pomyślałem, że to jest 4, 2 albo 2, 4. A może całą tablicę wykorzystać, tylko H podmienić na cyfry, a H to będzie chyba czwórka. Czyli 4, 4, 16, 93. Jak to się kurwa nie uda, to nie mam pojęcia już co. Dobra, 4, 4 w takim razie. I teraz 16. I błagam 3. O Jezu, jak dobrze. Zadziałało. Czyli faktycznie trzeba było, ta tablica była wskazówką. Nowy Jork było na kompasie z drugiej strony i wystarczyło podmienić czwórkę na literę. Nie na literę, na cyfrę. Dobra, jedziemy na górę, bo na dole już byliśmy. Coś tu w ogóle będzie? Okej, okay, mamy telewizory, głośnik. I widzimy wszystko z góry. A tutaj jakaś dźwignia. A, to pewnie to... Chyba nie działa. Nie. Tylko mi nie mówcie, że kolejna zagadka. Telewizorki nie działają. To też nie działa. A więc, no musimy tutaj pokombinować coś. Mamy podgląd na garaż. Kurczę. Ciekawe, okej. Okay. Musimy poprzełączyć coś chyba. A. Na dół. A tam jest jeszcze jedno piętro. Okej, okay, Jesus, dobra, mamy co robić w takim razie. Mam nadzieję, że tutaj coś będzie, jakaś podpowiedź. Znowu instrukcja. Wielofunkcyjny panel kontroli. Kontrolny V-Lane'ów. Ale to jest...
Aha. Tego nie widziałem. A czy widziałem wcześniej to? Ale nie było uzupełnione. A tutaj mamy chyba jakiś kod, co? Nie wiem, czy to jest. Mamy tak 1, 5, 18, 150. Nie. Nie wiem, dobra, zrobiliśmy zdjęcie na wszelki wypadek. Sracz. Bardzo ładnie. Trąbka, której nie mogę. A mamy płyt. Okej, okay, mamy korbę, którą będziemy mogli. Fajnie, przejście nam się otworzyło. Idziemy do drzewa w takim razie. Którędy tam najszybciej się do. A, tędy dojdę, okej. Okay. Otworzyło nam się przejście do tego drzewa dziwnego, o którym mówił burmistrz, chyba. Mamy tu wejście nawet. Do korzeni idziemy. Muzykę wciąż słychać stąd. Ło, jaka zwiecha. No nieźle, jakaś nowa lokacja. Kurwa, jak mnie wkurza ten. Te cięcie. Tyś. What the fuck? Co mamy? Kosmos wewnątrz drzewa? I tu, i tu. Okej, okay, mamy cztery albo pięć kolorów. Nie bardzo kumam, do czego tutaj przyjść. Znaczy, gdzie pójść. Okej, okay, wodę puściliśmy. Natomiast tu nic nie mogę... Podlewamy korzenie, tak? Chyba nas nie utopi. Nie. Okej, okay, podlaliśmy korzenie. I delikatnie tutaj ładuje nam się coś. Widzieliśmy podobne chyba urządzenie na samej górze. Okej, okay, po prostu niebieski. Aha, niebieski idzie do wszystkich, więc spróbuję pójść gdziekolwiek. Jezus, normalnie kosmos. Nie mogę tu pójść. Okej, okay, rozumiem. W takim razie spróbuję inną drogę. Też jakby pole siłowe, co? Też tu nie wejdę. Może tyłem? Nie, nie zadziałało. A więc do szarego pójdziemy. Też jest czerwone, więc nas chyba nie przepuści. Kurde. Nie, nie kumam tego. Tu już byłem w zielonym chyba. Aha, tu mamy tylko trzy strony. Te. Czyli raz, dwa i trzy. Nic tu się nie da zrobić z tym. A jakbym zakręcił? Nie mogę już zakręcić. No to mamy... To mam problem. Ale może jak wyjdę na zewnątrz to... Zwiesiłem się, nie mogę ani do przodu, ani do tyłu. Nie wiem, czy tak... Okej, już mnie puściło. Drzewo zmieniło kolor na zielony. Cokolwiek to oznacza. No dobra, zobaczymy, czy nam coś pan powie. Coś mnie urwało. Okej,
already done so, I need that battery cable plugged in. Jakie baterie? Remember, everything connected. Super. Dzięki za pomoc, ziomeczku. Pomogłeś mi bardzo. A, miałem jeszcze wjechać, spróbować na samą górę. Wetknąć tą wajchę, jak do wysadzania dynamitem. Czyli tak, garaż i na samą górę jeszcze wjadę, sprawdzę, czy coś to pomoże. Okej, ludziska, jest ciężko, muszę to przyznać. Tak jak wcześniej te pierwsze odcinki kręciłem na raz, bez żadnego cięcia. No tak teraz mam większy problem, muszę chodzić, błąkać się. A nie chcę wam po prostu zabierać czasu, nie chcę, żeby te materiały trwały po półtorej, po dwie godziny, więc robię cięcia. I zauważyłem, że tu chyba wcześniej nie byłem. Także sprawdźmy, co tutaj mamy. A może byłem? Czy mi się pierdzieli wszystko, szczerze mówiąc? Byłem czy nie byłem? A, tu się w ogóle urwają tekstury, świetnie. No, no słabo to wygląda. Mogli się lepiej postarać, ale okej. Nie będę się tak bardzo czepiał. Gra i tak naprawdę ładnie wygląda. Mogliby ewentualnie poprawić płynność, żeby nie było tych przycięć. Dobra, biegnę, biegnę i czy coś tutaj... O, tu jest część jakby skały i mamy jakieś urządzenie. A, jesteśmy przy tym wysypisku, jak ja to nazywam. Okej, otworzyło nam się tutaj przejście. Super. Super, super, super. A co to robi? Też chyba gdzieś zostaniemy przeniesieni, tak jak wcześniej był ten zielone urządzenie, skupiające zielone promienie, tak jak teraz mamy niebieskie. Tylko że wtedy nic nie uzyskaliśmy przez to. Pytanie, jak będzie tym razem? Dobra, kończy się chyba ładować. Okej, jesteśmy w jakimś... No fajnie, fajnie. Jeszcze tutaj nie byliśmy. Jest jakaś wajcha? Tak jest. Ale... Chyba nie działa. A powinniśmy to chyba przekręcić. Bo to jest, podejrzewam, ruchome. Jakiś laser tam jest. Chyba. Kurczę, fajnie to wygląda wszystko, fajna sceneria. Okej, mamy tutaj schodki, tego nie widziałem wcześniej, ale to chyba w niczym mi nie pomoże. Tu coś mamy. Dupa. Nic nie działa. No goddammit, no. To co ja mam zrobić? Jest tam jakieś przejście z drugiej strony? Nie, tu nic nie ma. Cholera. Coś jest, jakieś żaby, ryby. Takie malowidła. A tutaj? Nie. Tu też nic nie ma. Dlaczego to nic nie działa? Wszystko rozpieprzone. A tutaj mamy wajchę. I chyba coś zadziała nam. Dobra. Fajowo. Nie wiem, co zrobiłem, ale coś zrobiłem.
Okej, to po prostu się przekręca. No dobrze. Mamy schody na dół. Zejdę i zobaczę, co się kryje za rogiem. Wąskie ścieżki strasznie. Myślałem, że to jakieś przejście będzie. A jednak nie. Mamy pszczółkę, która nas kieruje i czasami wskazuje nam, znaczy chyba zawsze nam wskazuje jakieś istotne miejsca. Co to jest wszystko? Jakieś kryształy świetlne. Kurwa, jakaś... No nieźle. Jakaś świątynia, czy jak? Tylko muzyka, myślałem, że coś się stało. Ooo, to jest jakaś grubsza sprawa chyba. Tak to wygląda przynajmniej. Drzewo, ale z czerwonymi liśćmi, nie z zielonymi. Tu zdaje się, że nic więcej nie mogę zrobić, przynajmniej na ten moment. Nie ma żadnej wajchy, żebym mógł to jakoś przestawić. To jest chyba tylko jakby taki balkonik. No nic, zobaczymy dalej. Myślałem, że to laser. To jest prawdopodobnie powrót do domu. Jakaś mapa. Cztery? Nie, to nie jest cztery, to po prostu jest... Cholera. Ciężko powiedzieć, co to jest w ogóle. Zejdę sobie jeszcze na dół. Bo tam nie byłem. Aczkolwiek jeśli tu nie ma żadnej dźwigni, to chyba nic stąd tego nie będzie. A nie widzę, żeby tutaj cokolwiek było, więc... Ale zanim wrócę jeszcze do tego urządzenia, to... Tam coś się świeci, ale chyba tam nie dam rady dojść. I mamy schody na górę. Jeszcze na nich nie byłem. Więc z chęcią się przejdę. Jakieś łańcuchy chyba. Łańcuchy? Nie wiem, jakaś instalacja, kurczę. Schody na górę. Przejdziemy się, myślę. Aha. Dobra, czyli przyszedłem tu tylko po to, żeby... A nie, mamy jeszcze jedne schody na górę. Myślałem, że ślepy zaułek. Kto to zbudował? Co to jest? Kurna, jak jakiś... Nie no, tutaj nic się nie da zrobić. Ale to jest masywne, potężne urządzenie. Tylko co to robi? Nie wiem, ale muszę znaleźć jakąś dźwignię, bo... Bez tego ani rusz. Tutaj chyba już nic nie ma, kończy się. No i bardzo dobrze, bo już za dużo tego terenu jest. Masakra, co to jest? Nie, tutaj nic się nie da. Ok, jeszcze mamy tutaj przejście. I... Jakiś dziwny dźwięk, ale mamy tutaj... Uj, Jezus Maria, ruskie! Ruski panel.
Oj, to będzie trudne. Dobra. Jedynie co mogę, aczkolwiek nie wiem, czy mi się to przyda. Nie, to nie to. Okej, to jest to. To było 1, 5, 18, 158. Coś odpaliłem? Nie mam pojęcia, co ja robię. Kurwa, nie przesadzili z tymi pokrętłami trochę? Siódemka się odpaliła, nie wiem czemu. Aha! Coś tu wpisujemy, o Boże! To ma być taka kombinacja? Popierdoliło tu kogoś. Przecież ja do tego nigdy nie dojdę. Serio? O matko, nie no, twórcy przyszli samych siebie po prostu. Jak ja mam to cokolwiek zrobić? No, wpaść na cokolwiek. No nic, moi drodzy, myślę, że jeśli chodzi o ten piąty odcinek, to było na tyle. No, jestem trochę w szoku, jestem trochę przerażony, jak mam to wszystko rozwiązać. Skąd mam znaleźć jakiś kod do tej machiny, gdzie nigdzie nie widziałem żadnych wskazówek. No ale nic. Moi drodzy, jeśli wam się podobało, to nie zapomnijcie ocenić filmu odpowiednio łapka w górę lub łapka w dół. Zależy, czy wam się podobało, czy nie. Piszcie komentarze i wyczekujcie kolejnych materiałów. Trzymajcie się, na razie.